List do Bieruta. Piszę do ciebie po raz szósty, choć mam dopiero 9 lat. Tatę zabrali nocą z domu, a w czasie wojny zginął brat. Podobno możesz wszystko zmienić, jednym podpisem życie dać. Więc chociaż późno jest, wciąż piszę, wciąż piszę. Gdy zastanawiam się, kim jesteś, różne się w głowie myśli kłębią. Może uczyłeś dzieci w szkole, mam pisać ładnie i bez błędów. Może masz wnuki, bo mam pisać, że chociaż tata jest w więzieniu, wciąż słucham babci i się uczę i czekam. Czy jesteś ojcem wszystkich dzieci, jak nam mówiła pani w szkole? Czy też Judaszem i potworem, jak szeptał wczoraj stryj w stodole? Przed jasnogórskim wizerunkiem modlimy wszyscy się za tatę. Ona jedynym jest ratunkiem i wsparciem. Gdyby tak było, jak chce pani, mój tata byłby dzisiaj z nami. Nie potrzebowałbym twej łaski i nie ocierał babci łez. Nie stałby nam pod domem szpicel, a ja nie błagałbym o życie. Dla taty mamę zabrali wcześnie rano, zanim się jeszcze zaczął dzień. Poustawiali nas pod ścianą, przerwali niespokojny sen. Stryj leżał skuty na podłodze, jak przed miesiącem jego brat. Chciałbym cię zabić, lecz nie mogę, bo mam dopiero 9 lat.